Dzień dobry. Chciałem w tym filmie omówić ważne pojęcie, które wprowadziliśmy na ostatniej lekcji, mianowicie pojęcie tempa zmian, a raczej zmiany i tempa zmian. Otóż to pojęcie jest ważne, dlatego że począwszy od Newtona, w całej fizyce tak zwanej klasycznej, to znaczy do mechaniki kwantowej, do powstania mechaniki kwantowej gdzieś na początku XX wieku, rozpatrujemy czy opisujemy świat przyrody w języku, w którym tempa zmian odgrywają podstawową rolę. No i my niedługo sami się o tym przekonamy, badając czy rozmawiając o drugiej zasadzie dynamiki Newtona. Tempo zmian opiera się na pojęciu zmiany pewnej wartości, zmiany wartości pewnej fizycznej wielkości. Może to nie musi to być fizyczna wielkość, może to być wielkość ekonomiczna. No, na przykład pieniądze w portmonetce albo pieniądze na koncie. No, na przykład jeżeli mamy wydatki, no to zmiana wartości liczby pieniędzy na naszym koncie danego dnia to jest stan konta na koniec dnia minus stan konta na początek. No, jeżeli wydawaliśmy pieniądze, no to na końcu dnia na koncie mamy mniej niż na początku, więc ta zmiana będzie miała znak minus, będzie ujemna. No a jeżeli tego dnia ktoś na przykład wypłacił nam pensję, no można się spodziewać, że zmiana będzie dodatnia, bo liczba pieniędzy na koncie pod koniec dnia będzie większa od tej na początku. Innym przykładem, który zaraz będziemy rozważać, to jest temperatura wody stygnącej w garnku. No, mierzymy tę temperaturę co pewien czas, no i woda stygnie, więc na końcu każdego tego przedziału czasu temperatura jest niższa niż na początku. I ta różnica, czyli zmiana, jest ma wartość ujemną. Podobnie zmiana w czasie. Zmiana w czasie to jest różnica czasu pomiędzy chwilą końcową a początkową. Chwilą końcową, kiedy dokonaliśmy kolejnego pomiaru temperatury, a początkową, czyli chwilą, w której dokonaliśmy poprzedniego pomiaru. Albo liczba godzin pomiędzy ustaleniem stanu konta pod koniec dnia i na początku dnia. To też zawsze jest różnica pomiędzy chwilą końcową a początkową. No i tempo zmian to jest po prostu iloraz tych dwóch wielkości. W liczniku mamy zmianę wartości naszej wielkości fizycznej, ekonomicznej czy jakiejkolwiek innej, a w mianowniku mamy zmianę w czasie. No i teraz, jak to wygląda? Ja przejdę na inną zakładkę. Jesteśmy teraz w pliku, który każdy z Was dostanie do wykonania pracy domowej. No i w pierwszym arkuszu jest przykład. Jest przykład ten, który rozpatrywaliśmy na lekcji. Stygnąca woda. Tak? Naszą zmienną Y to jest temperatura wody, którą będziemy mierzyć w nieregularnych odstępach czasu, co pewną liczbę minut, począwszy od początku pomiaru. No, w momencie, kiedy po raz pierwszy zerknęliśmy na termometr, woda miała 68 stopni. No więc czas od początku pomiaru to jest 0, temperatura wody w stopniach Celsjusza, dlatego że trzeba pamiętać, że te wielkości Y i X mają swoje jednostki. Zmiany nie ma żadnej, dlatego że nie ma poprzedniej wartości. Zmiany w czasie też nie ma żadnej, bo poprzedniej wartości nie ma. No i nie ma też zmiany
tempa zmian, bo nie ma się do czego porównać wcześniej. Dobrze, to ja tutaj od razu zrobię tak, żeby to tak ładnie w środku wszystko się zapisywało. I tutaj też tak zrobię, żeby się zapisywało wszystko ładnie w środku. Momencik. O, bardzo dobrze. No dobrze, pierwszy pomiar. Po 2 minutach od początku, od pierwszego pomiaru, temperatura zmierzyliśmy 65,5 stopnia. No i teraz różnica to jest wartość temperatury na końcu tego dwuminutowego przedziału czasu minus wartość na początku. No, możemy od razu zrobić to w ten sposób, że wykorzystać własności arkusza i zapisać to w taki sposób. Zmiana w czasie to jest różnica czasu pomiędzy chwilą końcową a początkową. No i teraz tempo zmian w stopniach, no to trzeba, on tam nam podpowiada, ale podpowiada źle, trzeba podzielić tę wartość przez tę i otrzymamy tempo zmian minus 1,25 stopni na minutę. Z taką szybkością, w takim tempie spadała temperatura wody. No dobrze, idziemy dalej. Mamy trzeci pomiar, tym razem 5 minut później. Zapisujemy 5 minut później. Temperatura wody 60,5 stopnia. No, tu od razu można skopiować i arkusz Excela nam automatycznie to przekopiuje. Zmiana w czasie też można skopiować i arkusz Excela automatycznie wykona odpowiednią operację. No i tutaj tak samo, tak. Podzieli nam zmianę przez czas w minutach. Więc w następnym przedziale czasu temperatura wody spadała o 1 stopień na minutę. No dobrze, idziemy dalej. To kolejny pomiar był po 10 minutach od rozpoczęcia mierzenia. Temperatura wody wynosiła 53 stopnie, tak, i 1/10. Zmiana, znowu możemy skopiować. Chyba było 58,1, oczywiście. Źle odczytałem, bo już nie widzę. 58,1. Ta zmiana byłaby tutaj za duża. Tu jest 58,1. Zmiana w czasie. Też już możemy dalej wszystko skopiować. Przepraszam, to możemy skopiować. Zmiana w czasie wyniosła 3 minuty. No i tempo zmian 0,8 stopnia na minutę. No, widzimy, że tempo zmian powoli spada. Ta woda robi się coraz chłodniejsza, więc coraz wolniej stygnie. Ponieważ to, jak szybko stygnie, zależy tak naprawdę od różnicy temperatur pomiędzy wodą a jej otoczeniem, czyli powietrzem. Dodam tylko, że te dane są wzięte, to nie są wyniki od prawdziwych pomiarów, te dane są wzięte z głowy po prostu, tak żeby było prościej i szybciej. No i teraz wasza praca domowa polega na tym, że na tym arkuszu każdy z was dostanie ten plik do własnej pracy. Trzeba zbadać
jak zmieniał się poziom naładowania baterii, który wyrazimy w procentach, stan baterii w procentach pełnego naładowania, w zależności od czasu, któregoś dnia. Po prostu trzeba obserwować swoją komórkę przez cały dzień. No i zmiana czasu to jest różnica pomiędzy wartością końcową i początkową. No tutaj nie ma wartości początkowej, więc stan baterii tu trzeba wpisać. Zmiany nie będzie, ponieważ nie ma wartości początkowej. No i tempa zmian też nie będzie. Natomiast przy kolejnych pomiarach, tu już się pojawią w tej kolumnie wartości, które zresztą obliczać będzie się zawsze tak samo. No, zmiana czasu to jest różnica czasu w chwili końcowej minus chwili początkowej. Różnica, zmiana stanu baterii to jest, może tutaj napiszę zmiana stanu baterii, żeby było jasno. To jest zawsze różnica pomiędzy stanem chwili końcowej i stanem chwili początkowej. Teraz to, co jest ważne, to to, że nie musicie tutaj w różnych odstępach czasu dokonywać tych pomiarów. Ja tutaj, ten pomiar jest co godzinę, a ten jest o pół godziny później. Pamiętacie tylko, że ważne jest, żeby tempo zmian, które wyrażone jest w procentach na godzinę, no, odpowiadało tej faktycznej zmianie czasu. To znaczy, jeżeli zrobicie to automatycznie, no to oczywiście tutaj arkusz Excela automatycznie wam prawidłowo to policzy, dlatego że uwzględni to, że tutaj zmiana czasu to było pół godziny, tak? Czy tam 30 minut. A, no właśnie, to jest pewien problem. W takim razie ja od razu tutaj wpiszę wam odpowiednie formuły w Excelu. One są trochę skomplikowane, tak żeby ten arkusz automatycznie liczył wam zmianę czasu w odpowiednich jednostkach w godzinach. No i wtedy dzieląc to przez wynik tych obliczeń, otrzymacie z całą pewnością poprawną odpowiedź. Dobrze, no więc to by było tyle. Mam nadzieję, że ta praca domowa sprawi wam przyjemność. Dziękuję bardzo.